co to wszystko znaczy. Dla rzeczników dokonanego przesunięcia chodzi o epik. Potwierdzając chrześcijaństwo wyłącznie jako etykę, etykę wyłącznie jako określoną technikę życia, de facto odchodzimy chrześcijaństwo. Między Tischnerem a Bonhoefferem nie ma takich bezpośrednich linii, bezpośrednich przebiegów. Może nawet, jeśli go nie cytuję, znajdę fragmenty u Tischnera, które brzmią tak, jakby napisał je Bonhoeffer. Postawił bardzo istotne pytanie, czemu chrześcijaństwo nie poradziło sobie z nazizmem. I Tischner w pewnym sensie w swojej filozofii stawia też takie pytanie, taki wyrzut filozofii chrześcijańskiej w Polsce, czemu ono jest bezradne wobec tego, co się dzieje po wojnie.